I szansa wykorzystana. 1-0 i teraz czas na odpowiedź. Ira Zaczaplinek. I 1-1. Przed nami druga seria rzutów karnych. Zawodnik z numerem 14 stanął przed szansą, której nie wykorzystał. Świetna interwencja bramkarza Ira Zaczaplinek i szansa dla tego zespołu na objęcie prowadzenia. Ojej, kolejna świetna interwencja. To jest prawdziwy pojedynek golkiperów i zaczynamy trzecią serię rzutów karnych. Strzelił prosto pod poprzeczkę, nie dając bramkarzowi żadnych szans. No i czy będziemy znali już zdobywców trzeciego miejsca, czy Ira zremisuje? Trzecie miejsce dla Akademii Piłkarskiej Technik Świdnin. 3. Dziękuję bramkarzowi, bo to on wywalczył to trzecie miejsce dzięki swoim dwóm świetnym interwencjom w konkursie rzutów karnych, a czwarte miejsce dla Ira Zaczaplinek, czyli na czwartym miejscu dzisiejszą rywalizację kończy drużyna, która rok temu zwyciężyła, a teraz czas na pojedynek przedsmak wielkiego finału, czyli pojedynek Skrzatów 1 ze Skrzatami 2, a zaraz po nim wielki finał naszej